Nim zaczniemy, przeskoczę na drugą stronę, tak, i witam wszystkich w 14 części. No może, dobra, nim zaczniemy, jeżeli ten początek jest dla was długi, polecam teksty, które się pojawiają na tym płasku na dole. Inwazja bomba tu w kotłowni, zachować ostrożność. Są bardzo fajne te teksty na dole, tak się przed chwilą zatrzymałem, poczytałem, no trochę zleciało mi chyba 5 minut na tym, a my w tym czasie możemy powrócić do powitania, czyli witam was wszystkich serdecznie w 14 części Zagrajmy w New and Tasty. Jesteśmy w fabryce Rapture Farms i ratujemy mutokonów. Moglibyśmy ich pominąć i być już dawno w Zulagu drugim, no ale czego się nie robi. Dla swoich... Wow, dla swoich towarzyszy. Uciekaj, skocz, gdziekolwiek da się wskoczyć. Tu nam się wszystko samo zapisało. Teraz najważniejsze, wszyscy w dół. Tak, jest komenda dusząc na padzie. Strzałkę na dół, możemy wszystkich mutokonów, nie wiem, poprosić o to, to jest chyba złe określenie, ale zasugerować im, żeby jednak padli na ziemię, bo będziemy strzelać. Tak, to widzieliśmy, przynajmniej łatwiej. Tak, get down. Możemy dzięki temu przeprowadzić bardzo fajną, ładną rzeź. O, tam coś chodzi o górę? Dobra, ale to nam się przyda później. Póki co chyba uratujemy naszą mutokoną. Jeszcze zobaczę, czy tu nic się nie kręci po drodze. Zresztą tu gdzieś... Nie, to chyba nie było tajne przejście. Myślę, a ty potrafisz uruchamiać windy? Potrafisz. No dobra, to ja to przyspieszę może. Uciekaj. Winda na pewno ta wiedza o możliwości uruchomienia windy się przyda. Hej, Leje, nie. Wszyscy za mną. Jedziemy na windę. Zabieram was na fajną przejażdżkę. Do lepszego świata. Wszyscy. Tak, o. O, jak ja was tu pomieszczę wszystkich. Jakby tacy niechętni do... I co teraz? O, chodź. Jeszcze tu jeden. No, wracać. Dobra, któryś będzie musiał zeskoczyć. Ha, jakbym wiedział od razu, żeby tak się tu zbierzecie na tej windzie, to by nie kombinował. A ty co sprzątasz? Zaraz do domu wracasz. Chyba, że chciałeś po sobie pozostawić dobrą opinię. Czasem to tak jest. Chociaż mówią, że nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu, tak? Coś takiego na studiach mi powtarzano. Tu mamy jedno tajne przejście, ale zanim wejdziemy do tego tajnego przejścia, może wejdę w tego tu kolego u góry i rozprawię się. Tam jeszcze kogoś, jakbym widział. O! I chyba to wszystko. Możesz wejść w fajne przejście? Nie. Niestety nie. O, skraby, paramity, no już chyba niestety ciastek nie będzie z nich. Zresztą może i dla nas dobrze. Nikt nie zginął, jest idealnie. Oczyściliśmy sobie drogę. Od razu tutaj też otworzę przejście, ale tym razem nie zapomnę. Chyba w tym miejscu zapomniałem ostatnio, grając z wami o tajnym przejściu. Później bardzo trudno było wrócić windą do góry, gdzie nie zabiliśmy po drodze jednego z pilnujących strażników. Chodź kolego, tu nam sugerują, żeby bombą... Mamy cztery aż. Bombę w ciebie rzucić, ale ja może rozwiążę to inaczej. Wejdę w ciebie. Może coś tam śpi. Wow! O, to ja się może z wami przywitam, to nikt mnie nie zaszczeli, bo jestem... O, jednak zaszczeli. Myślałem, że tak się przypodobam i zasugeruję, że nie wszedł we mnie z żadną mocą. O. Sporo tego tutaj było. No dobra, ale plan numer jeden nie wyszedł. Tu weźmiemy może
Chociaż może ładnie by wyglądał, jakby nim tam rzucił. Może o to twórcą chodziło. O, coś wraca tu. Może twórcą bardziej o to chodziło, żeby nie wchodził w nich, tylko zrzucił tam granat. Wyglądałoby to na pewno przyjemniej, no ale tak jest bezpieczniej. Okej, czyli co? Wszyscy na dole do domu. Wow, już 124 tylko zostało. Czyli można powiedzieć, że jesteśmy już dobrze za połową gry. Na to wygląda. Może jeszcze uzupełnię. Granatnik. O, dobra. Nie przyciągamy. Mam nadzieję, że nie będę żałował tej decyzji. Tak, czyli to już nas sugeruje, że jesteśmy mocno za połową gry. Więc ciekawe, co nas jeszcze czeka. Po drodze, a tu już wszystko wybiliśmy. I praktycznie mamy kolejne tajne przejście. Zaraz blisko siebie. Zresztą to chyba jeszcze pamiętacie z pierwszych odcinków. Wow, do góry! Albo w sumie może niepotrzebnie do góry, po prostu muszę skoczyć gdzieś na dół. Ale to nam życia się odnawiają, jak tylko uwolnimy naszych braci, więc nie jest tak źle. Nie mamy ich też tak mało. Na szczęście to nie jest wysoki poziom trudności, tylko teraz wiadomo, że tu najlepiej gdzieś zejść. Teraz... O! Teraz za to z życiami już nie wyglądamy tak miło. Wszyscy na dół. A, dobrze. Dobrze to rozegrałeś. Strzelaj. Dźwignia, co ona robi. A, wyłączę tam. W ogóle widzę, że rozbroili te nasze... O! A co ty tu robisz? Haj? No, haj! Sam się chyba zdziwił, co tu się stało. Widzę, że rozbroili wszystkie maszynki do mielenia, takie nazwijmy, chociaż może nie wszystkie, bo tam po drodze kilka było też takich. Wszyscy za mną. O, ale na szczęście, no w sumie to chyba taki miły ukłon ze strony twórców, bo pamiętam teraz, jak sobie przypomnę, że to było jedno z najmniej przyjemnych miejsc, gdzie musieliśmy nimi przeskakiwać tutaj szybko, jak ta maszyna pracuje. Po co drugi raz przychodzić to samo? A tak w ten sposób te lokalizacje, mimo wszystko, mimo że są w tym samym miejscu się dzieją, wymagają jakichś innych pomysłów do rozwiązania. Chociaż znów muszę przyznać, że te zagadki, które teraz wymyślili, są dużo łatwiejsze niż z początku gry. Więc... O, no to mam tylko 1236 wypadków przy pracy. Dobra robota, tak trzymać. No właśnie mówię, to jest... Naprawdę super są te teksty, które tutaj się pojawiają. Na górze, aż chętnie bym czci pracodawców swoich. Aż chętnie bym tutaj chwilę postał, poczytał z wami. Mama Flabby wie, kiedy nawalisz. No, chętnie bym tu postał z wami i nieprawdziwe. I poczytał, ale no kusi mnie, ale gra chce, żebyśmy szli dalej. Zresztą pewnie po drodze gdzieś będziemy mijać te tablice, one się powtarzają na szczęście. Więc też to powinniśmy go stracić. Tu raczej nie było żadnych ukrytych przejść. Wymień z twojego starego sloga i otrzymaj żarcie dla sloga gratis. Ciekawe. Tu coś jeszcze będzie chodzić, czy tu już mamy ten początek? Tu przybiegliśmy jak wszyscy. Wow, wow, to mi nabije statystyk. Wszyscy za mną. Hej, hej. Jeszcze dalej za mną. I ty? A dobra, to już to. A szkoda, że nie ma tablicy z liczbą wszystkich uciekinierów. No właśnie, od pobrońców płuc z Liga Rosy. Kto nad tym siedział? Kto nad tym myślał? Mamy tu jeszcze jedno tajne przejście. I zaraz będziemy musieli chyba skoczyć dalej. Widziałem tam niebieski portal. Ale zanim do niego wejdziemy, rozwiążemy tutaj problemy, które przygotowała ta tajna misja. Wszyscy na dół, głowy na dół, tylko nie ty. Slugu. Też mi się mylą te wszystkie nazwy. Odwróć. Strzelamy. I co? Wszystkie niebezpieczeństwa wyeliminowane.
sumie nawet nie korzystamy za wiele z mocy Shrekula. To nigdzie maszynki nie działają, tu nic niebezpiecznego znowu też nie ma. O, dźwignia by była niebezpieczna, ale... Ale tego problemu nie ma. Wszyscy do mnie. Kurczę, to naprawdę wielu tych pracowników uwolniliśmy, cofając się tutaj. Zresztą z tego co wiem, to chyba od tego, ile uwolnimy pracowników, czy będzie to więcej niż 50%, czy mniej niż 50%, otrzymamy różne zakończenia samej gry. I może być to dobre albo złe zakończenie. My chyba już łapiemy się na to dobre, ale zobaczymy, czy nie ma jakiegoś bonusa za to, że uratujemy wszystkich. No na pewno jakieś trofeum się szykuje, ale czy coś jeszcze? Dobrze, portalu, gdzie nas przeniesiesz? To Zulaga drugiego chyba droga jest nieco inna, ale zobaczymy, co tu się kryje. A, my tu byliśmy. Czyli tak zaoszczędzili nam po prostu trasę, żeby się nie męczyć. Mam nadzieję, że stworów też nie będą przywracać. Oj, bardzo miło. Coś tu jeszcze chodzi, maszynka. Głośno. Dobra, doskocz. Dobrze, doskoczyłeś. Tu miny na dole. Dźwignia. To chyba to już nie zjeżdża. I zaraz jesteśmy. A, już pamiętam, tutaj było to straszne doskakanie. Wstawili dźwignię, zablokowali maszynę. Bardzo miło. Coś jeszcze się stanie? Dobra, jest wszystko fajnie. Tutaj pieseły nie biegają. Czyli zostało nam jeszcze uratowanie w tej części kilku naszych braci. Jak chociażby tego tutaj outsidera, który szczęście, nieszczęście znalazł się między dwoma maszynami do krojenia, które jeszcze nie zostały zdemontowane. O, a ja tu... A nie, byłem. Wszystko tutaj załatwiłem. No to co? Wszyscy? Wszyscy za mną, wszyscy do portalu. O, coś prawie wysadził, tylko nie było co. I wracamy do miejsca, w którym mieliśmy kończyć część pierwszą, czy też drugą, w którym też miejscu nic się nie działo. Jak się okazuje, że po prostu ono było przeznaczone na dalszy etap gry. Tymczasem będę już się z wami żegnał, ten odcinek wyszedł krótki. Nawet za krótki, ale to przez to, że przeciągnęliśmy nieco 13 odcinek. No tamten miał być taki specjalny, przyjemny. Dobra, dwójka. No i tu już nie będę wchodził, nie będę wam zdradzał, co się dzieje dalej, bo o tym dowiecie się w 15 części. No a teraz chyba czas się już pożegnać, pozdrowić, podziękować za wszystkie akcje na kanale. Grał dla was Korle i mam nadzieję, że widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, do usłyszenia już wkrótce w 15 odcinku Abe'a. Tak i znów podobnie jak w 13 części. Jeszcze raz was witam na zakończenie. Tak zauważyłem, zbierając wszystkich pracowników po drodze, że jeszcze nie odwiedziłem jednego tajnego przejścia. Chyba w tym miejscu. Dziś na filmie wam pokażę, gdzie to mniej więcej powinno być. A tutaj niestety dobrze, że jeszcze nie spieszyłem się z przejściem do kolejnego Zulagu. Wszyscy na dół, wszyscy na dół. O, jeszcze raz. Tak, nie spieszyłem się z przejściem do następnego poziomu, ponieważ by mnie tu ominęło. Tak, ominęło mnie piękna możliwość uratowania wszystkich braci. Na tym etapie gry naprawdę byłaby wielka szkoda. Nie wiem, czy wrzuciłem odcinek, w którym mówiłem, że naprawdę podziwiałbym osobę, która by się podjęła tego wyzwania. Tak w gruncie rzeczy dochodzi na to, że nie jest ona aż takie... Chociaż rzeczy nie jest ona aż takie trudne, chociaż no na pewno też do najłatwiejszych nie należy. Dobra, i tym samym tu skończymy i widzimy się w Zulagu drugim. No taki mały dodatek na koniec. Jeszcze raz was wszystkich pozdrawiam i grał dla was Korle.